Zazwyczaj nie jest tak, że robimy od razu całą cykl życia pracownika, tylko wybieramy sobie te elementy, te momenty prawdy, które naszym zdaniem mają największy wpływ na organizację w relacji do wizji, którą stworzyliśmy i celów, które przyjęliśmy. Pracujemy zazwyczaj nad jednym, dwoma albo trzema momentami prawdy w ramach jednego projektu. Im mniej, tym lepiej. No ale to jest też dość wymagające ćwiczenie. I koncentrując się już na danym momencie prawdy, wykorzystujemy w procesie analizę SWOT, czyli staramy się zamarkować silne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia dotyczące tego momentu prawdy. To nam bardzo dużo mówi o tym, jak sytuacja wygląda w organizacji, po to, żeby dojść do przekonania, co w tej organizacji powinniśmy i w ramach tego momentu prawdy powinniśmy wyeliminować, czyli jakie działania, zachowania, aktywności powinniśmy wyeliminować, co powinniśmy zredukować, czyli są to rzeczy, których nie możemy całkowicie wyeliminować, ale być może możemy zredukować ich wpływ na doświadczenie pracowników, co możemy wzmocnić, czyli być może są jakieś działania, aktywności, które funkcjonują w organizacji, ale należałoby je jeszcze bardziej wzmocnić i rozszerzyć.